Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy oczywiście w The Sims 2 razem z Fioną. Tak, i mamy tutaj Fionę w skrzyni Simów. Tak właściwie to ona jest bardzo dziwnie ubrana, ale okej. Ale za chwileczkę jeszcze zanim wprowadzę, to tak, tutaj mieszka Amelia i Fabian, czyli rodzice naszej Fiony, a tutaj mieszka Mateusz, tak, którego znalazłam i będzie mieszkał blisko. Ale my już wprowadzamy naszą Fionę. Wybrałam właśnie ten domek, żeby był tutaj blisko, blisko właśnie rodziców. Będziemy sąsiadami. No i właśnie Mateusza też dałam tutaj, żeby też był blisko, tak. Domek kosztuje 19 240, także pieniędzy nam nic nie zostanie, ale on już jest umeblowany w miarę. Także może nie będzie źle. Także widzimy się, jak Fiona się wprowadzi. Jej, i mamy naszą Fionę. Co to jest, jakaś lampeczka? Na chwilkę to spauzujemy, zobaczymy, jak ten dom wygląda. Kolejce, zróbmy na razie. Tak, także domek jest nie za duży, jest skromny. Pieniędzy nam zostało 760, także strasznie niewiele. Ja tutaj zaraz popatrzę, co tu mogę usunąć i ewentualnie pozmieniać. Tak, co my tu mamy? Aha, ona chce Barbarę. Tak, zaprosimy. Myślę, że Mateusza, ale ona tutaj miała kilka rzeczy, które udało mi się zabrać. Tak, ja wiem, że ja wtedy po prostu no mogłam jeszcze wydać te pieniądze, tak, i te 5000, ale no kurczę, ja nie myślałam, że ta impreza po prostu tak szybko się skończy. I myślałam, że mam jeszcze na to czas, no ale niestety. Także czekajcie, może zobaczymy, jak ten domek wygląda. Proszę bardzo. Nie jest za duży, ja tutaj później, w międzyczasie ogarnę to wszystko. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Tu jest jakiś taki malutki salonik, tu jest sypialnia, tu jest chyba garderoba. Tak, tutaj mamy kuchnię, łazienkę, ale wszystko, co mamy, jest. A na górze widzę, że mamy szachy, które też nie są nam jak na razie aż tak potrzebne. Wiecie co? Myślę, że tak. Zaczniemy od drzew, które nie są mi jakieś takie konieczne. Na razie może zostawimy tak. Albo zostawimy jedno. To jedno jeszcze sprzedamy. I tutaj, słuchajcie, na tej górze ja bym chciała, żeby ona miała sypialnię, a nie te szachy. W ogóle jak to jest? Aha, tu jeszcze się da. Nie wiem, czy te szachy już sprzedać, czy jeszcze może je na razie zostawimy, chociaż tak średnio mam na nie miejsce tak naprawdę. Wiecie co, sprzedamy te szachy. Tu lampę też. I ja przeniosłabym właśnie... Łóżko ma całkiem fajne, słuchajcie. Tylko teraz... Czekajcie. Jak tu się wchodzi? Tu... Co by tu postawić? Już dalej się nie da. Tu też nie. Chyba najbardziej to będzie... Najlepiej w sensie. Tutaj. Mam nadzieję, że to ona tutaj dojdzie do tego. Czekajcie. O, a tak? Da się tak? Wiecie co? Zobaczę jeszcze jedną rzecz. Gdzie my tu mamy jakieś... Wiecie, co to jest? Drewno. Żebym wiedziała, ile tutaj mam miejsca. Może białe jeden? Nie, białe nie bardzo. No nie będę tutaj Bóg wie, ile kombinować. Dobra, niech jest to, ale tutaj też bym chciała. O, na razie niech jest tak, żebym po prostu wiedziała, jak to tutaj wygląda. I tak, weźmiemy może jakieś 200. Czekajcie. Tutaj to ja bym... To zabierzemy. Tu bym mi postawiła właśnie komputer. Ale czekajcie. Wiecie co? To na razie sobie przeniosą tutaj. Żeby chociaż jakąś szafeczkę miała. A tak jak mówię,
Ja to później jej ogarnę jakoś. Tak, mamy telewizor na pewno, czekajcie. Dawaj się na telewizor, który ukradłaś. O właśnie, ale my tu mamy ten alarm. Czyli to możemy sprzedać. Mamy dywanik, to właściwie no nie jest za duży. Tak kurczę. Ja by go tu. No chyba ten dywanik mi tutaj nie bardzo będzie pasował. Postawmy go na razie tu. Mamy kwiatuszek. Dobra, na razie niech sobie stoi. Lustro. Czy my tutaj mamy lustro? Mamy jakieś lustro. Na razie niech jest tutaj. Tu mamy jeszcze jakąś lampeczkę, to na razie ją sprzedamy. Tu mamy półkę. Czy to jest ta sama półka? Ale jakaś jest, to nie potrzebujemy. O, mamy rowerek. Super. Na razie rowerek postawię tu. To tutaj, później to pozmieniam. Tak, właśnie, szukałam telewizora, dokładnie. Ła! Dobra, postaw na razie tą kanapę, bo ten telewizor mi tu źle stoi. Tak, jak zwykle nie mogę tego postawić. Dobra. Tu jest telefon. Kanapę nie, tą kanapę sprzedam. Tak. Mamy dyplom. Dyplom postawimy jej. Damy je gdzieś tutaj. Tylko tak, może najpierw jeszcze. Wiecie co, zrobimy tak. Zostawimy jeszcze może krzesełko jakieś. Jakby ktoś do nas przyszedł. Tu jest jeszcze sporo miejsca. Później będę pomyślał, jak to wszystko tutaj ogarnąć. Ale tutaj musimy dać biurko. Z tego, co ja pamiętam, to chyba komputer dostaniemy. Także na razie komputera kupować nie będę. Postawimy jej biurko. To. Bo może to jest ładne. Są jakieś kolory? Weźmy to. Gdzie my tu wchodzimy? Tędy. Dobra, może być tu. Damy jej jakieś krzesełeczko. Jakie ty masz kolory? Różowe. Nie, za różowe. Tutaj. Może takie. Nie podoba mi się, no. Dobra. Może niech jest tak. Tu jest ta garderoba. Ja się tak zastanawiam. Dobra, może na razie niech jest. I wiecie co, jeszcze tylko szybko zrobię. Tutaj. Bo tutaj te dyski mi się nie podobają. Czekajcie. Godziny. Tapety. Coś weźmiemy ładniejszego takiego. Bo jest strasznie ciemno. Ja tak nie lubię. Co to jest? Nie. O Boże, to jest jakieś dla dzieci, tak? To nie. Szukam czegoś takiego w miarę spokojnego, albo może z tego idą. Nie, z tego. Motylki, może nie. To też są motylki. Misie. To trochę za ciemne. To znowu za białe. Dobra, szybko, byle co. Znaczy, byle co, no. Ja później to jeszcze pozmieniam, ale no, teraz mnie to troszeczkę irytuje, że jest tak ciemno. Nie podoba mi się. Ja lubię, jak jest jasno. O, to coś by mogło być. O nie, to nie. Co tam jest na górze? Nie ma nic takiego normalnego, tylko wszystko jakieś takie dziwne. To jest białe, nie?
Dobra, niech jest to. Na razie ja mówię, a później to jakoś myślę, że pozmieniam. Ale chociaż tak na teraz, no bo będzie mnie to troszkę irytować. O, dobra. Czy ja tutaj na przykład mogłabym zmienić kolor tej kanapy? Aha, to jest tak. Dobrze. Mamy taką jaśniejszą podłogę. Drewno damy. Dobra, niech jest tak. A później to pozmieniam. Jeszcze szybko jakieś ściany. O nie, Boże, ile mi pieniędzy zostało, a ja muszę kota kupić. Aha, tu jeszcze miałam zrobić. To miałam sprzedać. A dać to. Dobra, wiecie co? No myślę, że może na razie niech tak jest, chociaż tak ten dywan to bardziej by mi chyba tu pasował. Dobra, na razie niech jest tak. No będę musiała to pozmieniać, ale no tak jak mówię, chwilowo nie mamy na to funduszy. Jeszcze tylko postawimy nasze różyczki. Tam będzie komputer. Dobra. I nasz dyplom. Powiesimy tutaj. No i okej. No. Chodź, Fiona. Korzystaj sobie z toalety. Domek jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. Myślę, że spokojnie na razie jej wystarczy. A tak jak mówię, później będę jej to zmieniać. I tak, jeśli chodzi o pracę, ja bardzo chciałabym jej znaleźć tą pracę, tą karierę taką paranormalną, gdzie zaczyna się od chyba wróżki, a później można być nawet egzorcystą. Także bardzo bym to chciała. Nie wiem, czy uda mi się to znaleźć. Zobaczymy. Będziemy szukać. Czekam na ten komputer. Ja myślę, że to zaraz nam przyniosą. Ale chwila, czy my nie mamy żadnej. Nie mamy żadnej komody, tak? Bo chciałam zobaczyć, jakie ono ma ciuchy. No to poczekajcie jeszcze chwilę. Wiecie co, tak, to je zabiorę, bo to mi się nie podoba. Co? Postawimy jakieś ładniejsze te etażerki. A jeszcze tak, czy ja to łóżko mogę zmienić na inny kolor? O. Nie, ja chcę fioletowy. Jak wiecie, ja uwielbiam fioletowy i bardzo lubię, jak łóżka są fioletowe. O, pięknie. Z etażerki. Pięknie za drogie, ile to? Nie, to jest bardzo drogie. Wiecie co, to damy jej tutaj jakiś taki najtańszy. O. Tam jest kolor taki? Dobra. Ja tu nie mogę drugiej postawić? Dlaczego? Oj, oj, oj. To czyli ona mi tam nie wejdzie chyba. Gdzie? Kurczę, wiecie co, ona chyba tylko może mieć z jednej strony tą szafkę. Niedobrze. No nic, ja jeszcze później pomyślę, jak to tutaj zrobić. Jakąś lampeczkę tylko postawię. Oczywiście nie ma kolorów takich, jakbym chciała. O, jest fioletowa. Dobra. I jakąś komodę. Kurde, czy też to się tutaj nie da tego postawić? Nie wiem dlaczego. Ale jestem głupia, przecież na dole mamy. Ja nie mogę. Dobra, wiesz co? Chodź, zobaczymy, co ty masz tu za ubrania.
Później jeszcze jakieś firanki, coś tam je zrobię, dywaniki, głupoty, ale na razie... No, mogę je to zostawić w sumie. Takie masz tylko ciuchy. Kurczę, będziemy musieli się wybrać do sklepu. Straszne masz te ciuchy, Fiona. Dobra. No i gdzie ten mój komputer? Halo? Czekam na komputer. Dobra, wiesz co? Podaj jakieś śniadanie, zapiekanki. O, może w gazecie poszukamy. No chyba, że szybko nie znajdę, no to wtedy wezmę coś tam obojętnie. Żeby już coś zarabiała. Wow! Nie! Boże! Pokaż ogień. Szybko! Fiona! No i widzisz, po naszym drzewie mogliśmy je sprzedać. No i pięknie zrobiłaś po prostu. Aha, dobra. Czekajcie, to mam. A jeszcze wiecie co? Jedną rzecz muszę kupić. Alarm. Bo z tego co pamiętam, to tutaj... gdzie to będzie? Co to były te alarmy? Tutaj chyba, co? Tu. Bo z tego co pamiętam, to tutaj złodzieje dość często przychodzą. Nie da się z tej strony. No to tak średnio trochę. To zrobimy inaczej. Może tak to tu. Ten telefon przełożymy może tu. A to damy tutaj koło drzwi. O! No dobra. A czy my mamy jakiś kosz czy coś? Chyba nie. Ile kosztuje? Chodź, nie powiem, gdzie mamy? Chyba nie. Wiecie co, kupię jej to. Posprzątasz to niestety, moja droga. Aha, tu jeszcze tylko to je przystawię. Później to pomyślą, jak to zrobić. No, gdzie nasz komputer? O, kto to przyszedł? A, jest nasz komputer chyba. Jej! Otwórz. Zaraz zobaczymy, czy będzie nasza praca. A dlaczego tu... Aha, bo to zmywasz, nie dobra. Jej, mamy komputer. Od razu go postawimy. Tak. I zobaczymy, jaka jest praca. Jeszcze mamy gazetę w razie czego. Też możemy poszukać. Może jaka burza! Sprzedawca, nie. Armia, nie. Medycyna, nie. Chyba, że nie. Coś czuję, że szybko tego nie znajdę. Przestępca, nie. No trudno. Zobacz jeszcze w gazecie. Najwyżej poszukamy jeszcze na drugi dzień. Przestępca. Mam nadzieję, że będzie coś nowego. Armia. Medycyna, nie. O, przyszli goście, żeby mnie powitać. No to powitaj w takim razie. Myślałam, że może przyjdzie Amelia. No ale. O. Fajnie wygląda. Ciekawie w każdym razie. A ty gdzie mi tam już wlazłeś? O! Patrz
Zobaczcie. Załatwi nam taniej meble, jakby co. No posuń się! No. Kurczę, no, trochę mamy mało pieniędzy. Dlaczego ci się mu nie podoba? Dowcip. Może. A to wyłączymy. Bo rachunki. Ile to jest warte? 300, a to? 360. Wiecie co, na razie to sprzedam. To popatrzę, co jeszcze bym mogła. Może jedno krzesełko, bo jednak mało tych pieniędzy nam zostało. No z góry to nic nie mogę sprzedać. No dobra, na razie niech jest albo... Sprzedam to drzewo. Po co nam to drzewo? Będzie się podpalać. Bo ja chcę kota i chcę wybrać na zakupy. Zadzwonię po taksówkę. Być może część osób wie, które już od dawna mnie oglądają, że ja kiedyś miałam kota Franciszka, był po prostu słodki i naprawdę genialny. Miałam go chyba za 3 lata, niestety zginął w śmiercią, tragiczną wypadku. I od tamtej pory... Aha. W Don't Starve, czy gdzieś wszystkie koty tak nazywam, także na pewno weźmiemy sobie kotka i to będzie Franciszek. A tutaj? Albo... No ale dobra, zobaczmy. Tak, teraz się uda. I strasznie chciałam, ja w ogóle uwielbiam koty i od razu mówiłam już dawno, dawno, że na pewno będzie Fiona miała kotka. Dobra, taksówka po nas przyjedzie. Super. Wiesz co, ty byś mogła ich już pożegnać jakoś. Może sami pójdą. Gdzie idziesz ćwiczyć? Tak, czekajcie, zaraz znajdziemy sklep. I to jest park. Sklep zoologiczny jest. Fiona. A Mateusza wprowadziłam właśnie tutaj obok, znaczy obok, naprzeciwko. Tutaj i Mateusz ma psa. Tak. Także widzimy się już w sklepie. Dobra. Fiona już dojechała, jestem tylko... Ja tylko mam nadzieję, że mi na tego kota starczy. Gdzie tu są? Tu są pieski. Tu są kotki. Boże, przecież będę musiała jakieś zabawki i takie rzeczy kupić. Nie wiem, czy to się czymś różni, no ale kup, co to? Wita mnie. Nie, 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 ja chcę zobaczyć, ile kosztuje kot. Mam nadzieję, że nam starczy. Boże, Fiona. Kot. Stary, dorosły. A ja nie mogę wziąć małego kotka? Nie wiem, co małego kotka. Nie da się tak? Małego psa się da, a kota się nie da. No trudno, to będzie oczywiście Franciszek. I to będzie samiec. I teraz zobaczmy rasy. O, ten jest fajny. Lubię takie właśnie kudłate kocury, brytyjski. Egzotyczne. O, albo himalajski. Jeszcze zobaczymy, co to jest. Nie, takie nie. O, Persa! Tak, ja chcę Persa. Chociaż wolałabym, żeby był bardziej taki, wiecie, kudłaty, gruby. No ale dobra, niech jest może ten Pers. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Myślę, że biały. Sierść gładka, sierść falista. A to co? Gęsta.
Że tą gęstą, zobaczmy. Srebrny jednolity grzbiet jogowy. Srebrny, całe ciało, biały. Jakbym to zrobiła? Nie, wiecie co, ja chyba zostawię go całego białego, bo persy takie są najładniejsze tak naprawdę. Zmieniłabym mu oczy. Oczy. Na niebieskie. Kolor lewego króla, bo takie. Co te może były ładniejsze, czekajcie. O. No to co to jest? Nie wiem. Może lepiej to zostawię. Uszy. Uszy ma ok. Ogon też. Nie, tutaj chyba nic zmieniać nie będę. O, tutaj. Co by tutaj jest? Geniusz może być. Żywiołowy w połowie, przyjacielski, agresywny. No nie, tu damy na połowie i tu damy na połowie. No i okej. Mamy kotka. Chumsua. Przytul. Czy ty? Czym się martwisz? Tak, trzeba kupić wszystko. Tak się zastanawiam, czy faktycznie nie da się małego tego kota kupić. Aż mi się nie chce wierzyć, słuchajcie. O, a obroże? A jak ja mam kupić na przykład taką obrożę? Ja, znaczy, jak mu ją założyć? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Może Fiona byś się przebrała. Może skoczymy jeszcze do sklepu i... coś takiego jest. Taka, taka. O, taką bym chciała. No i okej. I co teraz? Może będzie ją miał? Gdzie my tam mamy tę obrożę? Tu nie ma. To nic, wiecie co? Myślę, że tak, wrócimy sobie już do domu. Nie ma tej obroży, jak mu to zrobić? Praca! Żeby mu znaleźć pracę? Serio? Nie pamiętałam tego. Do domu. Zostawić mojego kota. Co to? Zostawcie mojego kota. Fiona, ty co ty robisz? Czym ty się, Fiona, martwisz? Ja nie ogarniam, o co jej chodzi. Jedziemy do domu. Dobra. Wróciliśmy. Boże, wy tu dalej jesteście? Pożegnaj się ze wszystkimi. Wynocha. A ja, wiecie co, szybko zobaczę, co ja mogę kupić naszemu Franciszkowi. Może najtańsze na razie. O, ale to może postawimy w kuchni. Drapak. No nie, no to w końcu jest facet. Drapak to ci mogę może, czekajcie. Co by ten drapak mi tu dać? Może też na razie nie jest tutaj, bo jeszcze chciałabym jakieś logowisko mu kupić. Aj, kuwetę! To co to jest? Pogłuszka. Myślę, że chyba weźmiemy na razie logowisko takie najtańsze. O! Ale jeszcze tą kuwetę, tylko jest taka, tak? Myszko. Kupimy ci myszkę. Szarą. Gdzie ją damy?
O, albo wiesz co, to tak, to ci przeniesiemy tutaj. I tak na razie jest sporo miejsca. Myszka, a to? Ile kosztuje? No, to nie jest taki drogi nawet. Tutaj ci damy zabawkę. No i tą kuwetę jeszcze muszę kupić. No dobra, to już albo... Proszę. Wiecie? Czy... Nie wiem, czy to tak tu będzie dobrze. No zobaczymy. Dobra. Wszyscy do domu. Napełnimy miskę. Co ty robisz? Prowadź na spacer. Czy koty się kąpie? Chyba nie. Czemu ten kwiatek mi tu tak jakoś dziwnie prześwituje? Nie wiem. Gdzie idziecie? Gdzie oni poszli? A, to tak wygląda, okej. Okay. Kompletnie nie pamiętam. A jeszcze bym chciał... Jak znaleźć pracę dla kota? Praca. Czytaj gazetę, bo poszukaj w komputerze, jeśli chcesz znaleźć pracę dla swojego pupila. Super. No to zobaczmy. Dobra, wyrzuć już to. Pieniędzy nie mamy. Poszukaj pracy. Koniecznie, czy to będzie dla niej, czy dla niego też? Zaraz zobaczymy. Tutaj chyba się w dwójce kotem nie da sterować, prawda? Nie. Nie, no, a no to jak ja mam to znaleźć? Czy to kotem mam znaleźć? Bez jaj. Dobra, to zakończmy, bo dzień się nie skończy. Znajdź pracę dla zwierzaka, tu jest przecież, Boże. Tak, wyślemy Franciszka do pracy. No bo Fiona musi poczekać na to, co ja dla niej wybrałam. Co my tu mamy? Statysta w karierze show business. Zobaczmy coś innego. 144 dziennie. Co ci się dzieje? Szczuro, szczuro, łap. Nie, nie, nie. Żadnych szczurów. W karierze ochrona. A weźmy. O 18. I co ty masz tutaj? Wymagany do awansu. Waruj. Kota można waruj nauczyć, serio? Ucz komendy. Zdech tylko tutaj mam. Waruj, jest. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, Fiona, zostaw to. Ty poszukasz na kolejny dzień, może coś tam się zmieni w tych ofertach. I też pójdziesz do pracy. Musisz być w tym stroju, naprawdę. Odbierz. Dobra, wiesz co, odbierz najpierw. To to. Dobra, zostaw. Towarzystwo mamy dużo. Nie, nie, nie. Nigdzie na razie nie jedziemy. Czy to nie słodkie? Ale naucz go, waruj. Bo on to do pracy potrzebuje. A! Miałam zobaczyć jeszcze jedną rzecz, bo tutaj było... No, tutaj, tutaj. Czy my coś tu mamy? 5 punktów. Wybierz aspirację drugorzędną. Zdobywanie wiedzy, romansowanie, stworzenie rodziny. My mamy to, tak. A potem nas możemy z synem. Ale z tego, co ja pamiętam, podać możemy ser, przygotować tost z serem, porozmawiać o smażonym... A weźmy ten smażony ser. A czemu nie? Szybki metabolizm. Możemy je wziąć.
Życie w luksusie. Może to? Bezdenny żołądek. Może to? A to? Możesz pisać przewodniki kulinarne. A weźmy. Ciekawe. A tu też byśmy mogli coś kupić. Co my tu mamy? Test mózgiem. To nie. Też nie. O! Weźmy tą miskę, co? Dobra, to później sprzedamy, niech on to już wyje. A to co to jest? Moglibyśmy jej też to kupić, co myślicie? Czekajcie, co to było? To można tylko 5 razy skorzystać, to nie. Ej, weźmy jej to, słuchajcie. Ja jej to kupię. A co? Fiona nie jest grzeszną dziewczynką. Coś tam mogłabym jeszcze kupić, ale na razie to zostawmy. Tak to wygląda, dobra. Naucz Franciszka, waruj. Boże, jak mamy mało pieniędzy. No, szybciutko. Aż już symulowany. Ciekawe, a nas zamknął? Kurczę, ja już będę musiała powoli kończyć. Dobra, szybko, ułóż go, Fiona. Powiem wam, że ja bardzo lubię Sims 2. Naprawdę są świetne. Szczególnie, że tu można mieć zwierzaczki. W ogóle jest dużo fajnych rzeczy. W czwórce niestety dopiero zaczynamy z dodatkami. Dopiero wyjdzie pierwszy, także jeszcze długa droga. No już zostało niewiele. No co? Co się złościsz? Okej. Nasz kotek jest nauczony. Ja idę zobaczyć, jak to wygląda. Oj. No i co? Tak długo trwa? Zupełnie nie pamiętam, powiem wam tego. Okej. Jesteś głodna. Zaraz! Podaj obiad może. Zostaw to spanie za chwilę. I co z tym? A, wiesz, gotówka jest takie coś. Zobaczymy, ile to ona na tym zarobiła. A gdzie jest Franciszek? Super. Śpił u nas w łóżku. A dlaczego ty tu, Franciszek, nie śpisz? Tu masz... Przyszedł jakiś piesek do nas. Nie. Normalne, że Fiona usypia nad talerzem. Już, zaraz, ja tylko zobaczę, ile pieniędzy tam masz. I możesz iść, siku. O, patrzcie! Ciekawe, czy to też jest jakieś ograniczone, ile razy mogę tego użyć?
Wiesz co, zachowaj resztki i możesz iść spać. Jak troszeczkę zarobimy, wybierzemy się na zakupy, żeby jakoś zmienić jej te ciuchy, bo po prostu ma koszmarne. Co? Nie możesz tu wejść? Dlaczego? Przez Franciszka? Wygląd zwierzaka. Tylko to sprawdzę, bo pewnie to źle stoi. Coś tak. Fiona. Szybko! No. Co teraz? Też nie możesz? A może. Kurczę, wydaje mi się, że z tej drugiej strony tam nie będzie można wejść. Będę musiała tutaj to jednak zmienić. Ale dobrze, kochani, ja już na dzisiaj będę się z wami żegnać. Także tak, mamy naszego kotka. Ja bardzo chciałam kotka. Myślę, że w domku już jest nawet całkiem ładnie. Oczywiście w miarę jak będziemy zarabiać jakieś pieniądze, ewentualnie fałszować. Mam nadzieję, że nas nie zamkną za to. To będę jej tutaj zmieniać. Musimy wybrać się na zakupy, żeby jej kupić jakieś ciuchy. No i tą pracę bardzo bym chciała je znaleźć. Wiecie co, jeszcze tylko zobaczę. To chyba już po 12 będą nowe oferty, prawda? Ja ją obudzę, jeszcze szybciutko przejrzymy te oferty pracy, bo może akurat się uda coś znaleźć. I już będę właśnie kończyć. Wiesz co, ty masz za piżamę? On tutaj w tym nie śpi w ogóle. Jak coś, to sprzedam. Uszczelni chleb w karierze gracz. Nie. W karierze architektura. Nie. Polityka. Nie. Kurczę, pewnie będzie ciężko mi to znaleźć. Ale ja bardzo bym to chciała. Biznes też nie. I ostatnia. Sportowiec. Nie. Gazety nowej nie ma. Dobra, to idź, Fiona, spać. O, poszedłeś. Czekaj, Fiona. Chodź tu szybko, bo musisz go pochwalić. Szybko, szybko, żeby on się wiedział, że tutaj ma się załatwiać. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o koty. O, pięknie. Co? Dopieść? No, dopieść chciałam. Tak, daj przysmak. Dobrze, a ja już teraz naprawdę się z wami żegnam, bo już przeciągnęłam ten odcinek. Ale naprawdę ja uwielbiam Sims 2, są świetne. Możecie mi jeszcze napisać, co tutaj najlepiej kupić jeszcze za te punkty aspiracji, no bo trochę jeszcze mam, mogłabym coś może kupić. Także piszcie mi w komentarzach, a już teraz naprawdę się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!